Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w South Park Kijek Prawdy. Jesteśmy porwani na statku kosmicznym u kosmitów mówiących mu. Próbujemy się wydostać, naszego jednego z mieszkańców. Czekaj, czy coś w te przerywane kabli zmienione? Okej, to znaczy, że to na dole. Też powinno się otworzyć. Nie, nie otworzyło się, ale lipa, co? Ciekawe, jak tam wejść. Akurat to się kurde nie otworzyło. Myślałem, że może tutaj coś mogę wcisnąć, żeby to otworzyć. A może te kable? Nie. No chujowo nie zabrać luciku, nie? Ale no niestety nie wiem, jak tam wejść. Niby wszystkie kurde pola się otworzyły, no. Cholera. Jeszcze tu spróbuję coś. Tu nic nie da rady. Dobra, spadamy. Mogę go tam zostawić? Great, you made it. Okay, use this panel here and we can all go home. Nie. Może ja po prostu pójdę. No dobra. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again. Oczywiście wszyscy wiemy, kim jest, który to jest, nie? Tylko ja nie pamiętam, kto to tak naprawdę jest, szczerze mówiąc. Czy to jest czyś ojciec, to nie? Tam z tych młodych? Czy co? Ale oni tutaj wszyscy są kimś, to nie jest randomowy jakiś losowy mieszkaniec, tylko jeden z nich, no nie? Tylko ja kurde nie oglądam aż tak bardzo South Parka, żeby pamiętać, czy to jest czyś ojciec, czy co on tam robi, nie? Tak czy jak. Mam jednego nowego znajomego. Sonda kosmitów, broń, pokaż, poziom 5. Lepsza, przeszywa 20 punktów pancerza przeciwnika.
3 razy 74. Tu jeszcze zdejmiemy modyfikację. Założymy. To. I dorzucimy 20 punktów obrażeń od obrzydzenia przy idealnym ataku. Tu jest jeszcze, czekaj. No dobrze jest. No ja uwielbiam za to tą grę właśnie, no nie? No bo... Ale to jest idealna właśnie taka gra, to jest idealna parodia jakichś takich RPGów. Bo tutaj widzicie, co tu może być bronią, co może być czymkolwiek, no nie? I to jest właśnie dobre, bo to naprawdę poprawia humor, jak jest takie głupkowate. Fajnie sobie pograć w takie gry. Ja w ogóle na mongolskim łuku jeszcze nie mam żadnego nic narzucone, więc powinienem. To jest na razie najlepszy łuk. Idealny atak zadaje 15% więcej obrażeń na chęć. W ogóle wracam ze statku kosmitów cały kurde odjebany na kosmicio. Ona ci pokrywana ma. Podgląd na domy w ogóle. Nie pierdolą się w ogóle. Coś jeszcze mogę odwalić tu. Kurde, a mogę to zniszczyć? Co to za gówno jest? Zobaczmy, czy mogę w ogóle w to wycelować. Mogę. 300 ma. A to rozwalamy to od razu pierwsze, bo to im daje obronę. Tylko sobie weźmiemy many. Mana full, oby nie za dużo. I przyjebiemy ją tak mocno. O chuj, odporny. Kurde, nie wiem, czy nie trzeba podejść. Na nich dobrze działał ogień, więc spróbuję. Chyba, że mogę tu podejść. Nie, nie mogę, bo to jest z tyłu. Dobra, spróbujmy najpierw chociaż jednego pokonać. Odparzenie weszło, ale oni mają w chuj życia. O sukińcy. Sounds like there's a defensive matrix up. Those are the worst. First thing I'd want to do is take out that matrix. You got it? Best friend out. Move. Powinienem jednak to rozwalić pierwsze, ale z łuku nie poszło. No, spróbujmy inaczej z łuku może. To jest odporny, ale na co? Naprawdę. Ja nie mam jak inaczej tego zrobić. Czarem. Ale to na pewno będzie odporny na czar. Odporny jest, muszę przyjebać może.
O, mi nie weszło to. Ojojoj. Nie wiedziałem, że mogę tu zaatakować w ogóle. Próbuję jeszcze raz z łuku, ale inaczej. Po prostu mocno. O! O, to super. Udało się przed poparzeniem obronić. Przyjemy mu kurwa sondą. Zobaczymy jak będzie. Dobrze. Jeszcze raz. Dobrze. Zginęli od własnej broni. Kosmici. Kurde, ciekawe co to było. Yes? Tak. At what location? Gdzie? How many people in the town? Ile ludzi w mieście? Get in there and cover it up. Ruszaj na miejsce i zatuszuj sprawę, to może wszystko zmienić. Get everyone moving. Zbierz wszystkich. We've got another UFO. Mamy kolejną katastrofę, UFO. I zatuszuj. Pierwsze co? No siema. O kurde, dobre, nie? Ludzik się odnawia? Chciałem im powiedzieć, żeby przestali, ale jestem zbyt uprzejmy, no nie. Ogólnie zobaczymy jakie zadania, ale możemy też zrobić człowieku niedźwiedzie świnie najprawdopodobniej, więc to by było też dobre. Zobaczymy co się wydarzy.
Ludzie są starzy w ogóle. Good morning, champ. Good morning. School's been canceled for a few days. Zwali na kilka dni szkoły, skarbieć, zobacz do wiadomości. Looks like you have a couple days off school, honey. More time. Wygląda na to, że masz kilka dni wolnych od szkoły, więcej czasu. Come on, honey. It's a whole new town. Go outside. Maybe you could. Może zadzwoniłby dzisiaj do jakiegoś kolegi ze swojego nowego telefonu, taki pomysł tylko. Just a thought. Silne trzęsienie ziemi i pożary w regionie South Parku obudziło ostatniej nocy wielu mieszkańców. Głos zabierze nasz karzeł w bikini. Tom, przedstawiciele rządu zapewniają, że nie stało się nic nadzwyczajnego. Twierdzą, że powodem do rozstawienia wielkich namiotów zakrywających cały teren jest chęć zamaskowania budowy nowego Taco Bell, który ma zostać otwarty w tym miesiącu. Dzięki karzałku nie pogardziłbym czymś z Taco Bell. Burmistrz South Parku zapewnia, że wstrząsy i pożary, które wystąpiły ostatniej nocy, są już pod kontrolą oraz że szkoły i firmy będą mogły wkrótce wznowić pracę. A w ogóle nie widać, że tam próbują kurwa ukryć statek kosmiczny. To jest zajebiste. O Boże. Pojawił się znikąd. Najpierw było ogromne trzęsienie ziemi, a potem pożar w moim ogrodzie. To stratne, nic nie rozumiesz. Elfy zabrały kijek. A to jest oszustwo. Jasno powiedzieliśmy, że nie można zabierać kijka nocą. Elfy to małe śmierdzące kłamczuchy. Musimy obrócić wprost całą ich bazę. Panie Dekiel, posiadasz niesamowitą zdolność szybkiego zawierania znajomości. Twoje nowe zadanie to przeszukać ziemię Xaronu i zrekrutować nowych wojowników do Kupaki. Znajdź gotów. Przekaż im list, przekonaj ich, żeby dołączyć do naszego królestwa. Gotów, Goci to są ci, co tak właśnie byli ubrani inaczej. Musimy pozyskać nowych sojuszników. Nie gadajcie, że będę musiał się ubrać tak jak oni, bez kitu. To jest oczywiście zadanie główne. Ale najpierw spróbujmy zrobić człowieka, niedźwiedzia, świnie. Padłem zapytać, czy chcesz się znowu z nami pobawić. Pewnie. Dawaj do drużyny. I teraz tak, tutaj, człowieku niedźwiedzie świnie. Hold, Timmer. Oczywiście wybaczcie od razu, jeżeli nie odkryjemy zupełnie wszystkiego w tej grze. Aż takim specem to ja nie jestem. Na pewno fajnie by było. To jest to, o czym mówiłem. A ten guzik, sorry, coś mi się pieprzy. Szybko Valkyrie. Bobek. O kurwa. A trzeba przebiec teraz. No. Chuj. Szturs. Mały skurwiel. Jaki damage.
Tam widzieliśmy na tym filmiku, że jakaś zielona, kurde, świecąca maź wyleciała do kanałów, więc możemy się spodziewać wielu różnych ciekawych rzeczy pewnie. Aaa, za wcześnie. Kurde, padło. A zaraz stanie. Okej, coś tutaj podłączyłem. Ale co ja tu podłączyłem? Jakiego chuja tu podłączyłem? No, tu tak, defibrilator tutaj uruchomiliśmy. Teraz wrócić do Alagora i przekazać mu dane. Nic, jakoś tak nie widziałem tego aktualizacji tego zadania. No, teraz musimy już do niego wrócić tylko, ale jak już tu jesteśmy, to się rozejrzymy, nie? Chyba do wody nie mogę wejść. Tyle, ile możemy oczywiście. Okej. Co to za domek? O fuck. Yeah, I hope you fellas don't get angry, but I have to smite you. Ty no zajebiam. Nobody likes me. No. Słyszałem jakiś kurde taki okrzyk, znany trochę chyba mi z serialu. Mam wrażenie. Oh fuck. Co to? Menel. I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. Pijany żul. Give me some change, goddammit. What I do? Kończ go. Wściekły żul. To jeszcze szczury ze mną, z nimi są. Nie zauważyłem. Z buta w ryja. O kurwa, zajebał. Jaka nazwa ataku, z buta w ryja. Kurwa, jeszcze te szczury trzeba zabić. Thank you.
Przeniesione siedlisko żuli 2 na 7. Okej, okay, odnaleźliśmy przede wszystkim siedlisko żuli. I przenieśliśmy. Okej, to jest jakiś skrót chyba. To może być skrót już na zewnątrz, ale też można było chodzić na dół. Nie, to jeszcze nie jest na zewnątrz. Czekajcie. Zobaczmy, co jest na dole. Okej. Nowa broń. Tu mamy skrót, ale możemy też dzięki temu przejść dalej. O kurwa. Kolejny żółw. Trzeba dobić tego żółtego kurwa szczura. Butters, weź pierdolnie. O, ma coś nowego. Profesor Chaos. Butters zmienia się w geniusza zła profesora Chaosa i wyprowadza losowy niszczycielski atak. To może się gdzieś tam przydać jako taki kurde już ostateczny zryw. Faktycznie słabe. Nie wiem dlaczego żule są odporne na piorun, ale tak jakoś to wyszło. Dobra, kończ go. Na 7 siedlisk żuli przeniesione. Jeszcze przeszedłem poziom. Ulepszenie dostępne. Ale nie będzie piorun. I teraz kij odpadkowy, nowa broń, skoro mam poziom 7, ale gorszy. No to chuj. Kurde, jakie rozbudowane te kanały. Tu jakieś przejście tajne. Aha, tu... O! Tajny lód. A, zobaczmy co jest tam. Minimapa by się przydała, nie?
skrót. Ach, podpisano, że to było to. Kurde, czy co jeszcze możemy znaleźć w tych kanałach? Dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.